Subskrypcje nie mają znaczenia. Jesteście w szoku? Takie są fakty. Może najpierw wyjaśnię, co to tak właściwie są te subskrypcje. Wchodzicie na kanał YouTube jakiegoś YouTubera. Chcecie wiedzieć, kiedy pojawi się jego najnowszy film. Klikacie subskrybuj i gotowe. Kiedy YouTuber nagra film i opublikuje go na swoim kanale, to Wam ten film pojawi się w zakładce subskrypcje. Bardzo wygodne, prawda? Problem polega na tym, że ludzie klikają subskrypcje i potem nie oglądają tego YouTubera. Dlatego właśnie subskrypcje nie są ważne. Ważniejszy jest widz. Kim jest widz? Widzem jest człowiek, który kliknął subskrypcję i ogląda w miarę regularnie nagrania danego YouTubera. Przy okazji daje lajki i zostawia komentarz. Dobra, teraz dlaczego subskrypcje nie mają znaczenia? Głównie dlatego, ponieważ subskrypcja nie oznacza, że ktoś cię ogląda. Ilość subskrypcji jest czymś, czym możesz się pochwalić przed innymi YouTuberami, ale tak naprawdę pokazuje tylko ilość osób, które kliknęły subskrypcję. Jak bardzo ilość subskrypcji nie ma znaczenia? Może porównajmy kilka kanałów na razie z polskiego YouTube. Tutaj mamy ranking polskich YouTuberów. Mamy Wardęgę, później Abstrahuje TV, Rezygiusz, Blowek, Stu Games. On jeszcze w ogóle coś nagrywa? Teraz tak, wydawałoby się, że im więcej masz subskrypcji, tym więcej masz wyświetleń na kanale. To wydaje się logiczne. Okej, to może posegregujmy ten cały ranking według wyświetleń. No i coś się nam tutaj posypało. Porównajmy dwa kanały, S.A. Wardęga oraz Urban Red TV. Oba kanały o dziwo zostały założone tego samego dnia. Mimo, że Urban Red TV ma 3 razy mniej subskrypcji, to ma tylko o 70 milionów wyświetleń mniej niż kanał S.A. Wardęga. Pamiętajcie jeszcze o jednym. Wardęga tylko jednym swoim nagraniem o psie pająku uzyskał ponad 164 miliony wyświetleń. Różnica między tymi kanałami jest jedna, ich zawartość. Wardęga robi tak zwane pranki, a Urban Red TV publikuje teledyski i muzykę. Dużo zależy też od tego, ile filmów na danym kanale się znajduje i jak często są publikowane. To też pokazuje, jak bardzo subskrypcje nie mają znaczenia. To, że ktoś ma 10, 20 czy nawet 40 milionów subskrypcji, znaczy tylko tyle, że tyle konkretnie osób kliknęło ten przycisk. Przejdźmy teraz na zagranicznego YouTube'a. PewDiePie, czyli YouTuber numer 1. W tej chwili ma ponad 49 milionów subskrypcji. W jego przypadku biorę pod uwagę nagrania od 1 do 31 października, ponieważ teraz Felix nie nagrywa, bo wyjechał. Mimo, że tyle osób go subskrybuje, to przez miesiąc nagrał 30 filmów, które średnio miały po 4,7 milionów wyświetleń. Powiedzmy w zaokrągleniu, że ma 5 milionów wyświetleń za jedno nagranie. Czy to oznacza, że PewDiePie ma prawie 5 milionów widzów? Bardzo możliwe. Możliwe, że ma więcej, bo wiadomo, że jedna czy druga osoba nie obejrzała danego nagrania, bo po prostu go dany materiał nie interesował. Załóżmy, że nawet ma 10 milionów widzów. To wciąż prawie 5 razy mniej niż liczba subskrypcji. Przejdźmy do YouTuberów, którzy dostali subskrypcję w związku ze znajomością z innym dużym YouTuberem. Majskerm oraz LordMinion777 to przyjaciele YouTubera Markiplier, który ma ponad 15 milionów subów. Kiedyś razem dosyć często grali i Mark, jakby nie było, pomógł im w pozyskaniu w cudzysłowie kilku subskrypcji. Majskerm ma ponad 500 tysięcy subów, a LordMinion777 trochę ponad milion. Jak oglądalność tych kanałów ma się do subskrypcji? LordMinion777 ma trochę ponad milion subów, przez ostatni miesiąc nagrał 62 filmy, co daje 2 filmy dziennie. Ile średnio uzyskał wyświetleń za jeden film? Możecie zgadywać. 100? 200 tysięcy? Nie. 35 tysięcy za jedno nagranie. Majskerm ma ponad 500 tysięcy subów i przez ostatni miesiąc nagrał 26 filmów. Uzyskał prawie 8 tysięcy wyświetleń średnio za jeden film. I teraz, żeby jeszcze bardziej Was dobić, to przyjaciel którego YouTubera powinien dostać za samą znajomość z nim najwięcej subów? Oczywiście przyjaciel największego YouTubera, jakim jest bez wątpienia PewDiePie. Jego kumplem, któremu z pewnością podarował kilka subów, jest Cinnamon Toast Ken. Ten YouTuber ma ponad 2,5 miliona subów. Przez ostatni miesiąc nagrał 25 filmów i miał średnio 67 tysięcy wyświetleń za film. Teraz coś jeszcze bardziej dołującego.
Każdy youtuber, który przekroczy 100 tysięcy, milion i 10 milionów subów, dostaje nagrodę. Taki przycisk w ramce. Jeśli masz przyjaciela youtubera i ten youtuber jest dosyć duży, to dwa z trzech przycisków możesz otrzymać, robiąc nagrania, które średnio mają niecałe 30 tysięcy wyświetleń. Ilość nagrań, wyświetleń i lajków powinna decydować o otrzymaniu takiej nagrody, a nie ilość kliknięć w przycisk, który nic nie znaczy. Na koniec chciałbym powiedzieć coś małym kanałom, youtuberom, którzy niedawno zaczęli swoją przygodę z YouTubem. Ilość subskrypcji nie ma znaczenia. Najważniejsi są widzowie, którzy Was oglądają i Was wspierają. Musicie zrozumieć jedną podstawową rzecz na YouTube. Tutaj nigdy nic na 100% nie wiadomo. Możecie założyć kanał, wstawić nagranie, jak Wasz kot śmiesznie miauczy i to nagranie może mieć milion, 5 milionów, a może nawet 10 milionów wyświetleń. Z drugiej strony możecie przez rok codziennie nagrywać poważne materiały i żadne nagranie nie przekroczy 20 tysięcy wyświetleń. Taki jest YouTube, takie jest życie. Nie załamujcie się, nagrywajcie to, czym się interesujecie, róbcie to z pasją, a na pewno kiedyś Wasz kanał znajdzie się wśród top 1000 polskich kanałów YouTube. Możecie też poprosić swojego kumpla, dużego YouTubera, żeby Was wypromował. Wtedy kwestia miesiąca i będziecie w top 300. Wszystkie dane, które przedstawiłem w tym nagraniu, pochodzą z 23 listopada 2016 roku. Jeśli macie jakieś pytania związane z tematem YouTube, na przykład subskrypcji, to możecie mi je zadać w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.